Pani Iwono, bo pojawiły się już zdjęcia, jak pani rozmawiała z panem Edwardem Miszczakiem. No właśnie. O czym? My zawsze rozmawiamy tak naprawdę chyba o jednej rzeczy. Tutaj to nie ukrywamy tego, że tak naprawdę odkrył mnie pan Edward jeszcze kiedyś, jak rozpoczynaliśmy pierwsze edycje Tańca z Gwiazdami. I on chce, żeby zawsze Czarna Mamba była Czarną Mambą. I to jest bardzo miłe, kiedy rozmawiamy sobie chwileczkę i tyle. No my dużo nie rozmawiamy tak naprawdę, to mi się podoba. Mamy taką relację, wiesz, dosyć fajną, zawodową, aczkolwiek bardzo, bardzo przyjemną. No, czyli to tak w sumie profesjonalnie wszystko. Tak, jak najbardziej tak. A miał obawy przed rozpoczęciem tej edycji? Nie. My w ogóle przed rozpoczęciem tak naprawdę to my się dopiero przywitaliśmy w trakcie, kiedy właśnie pan Edward podszedł, bo nie mieliśmy okazji się zobaczyć wcześniej.